Dzień dobry Państwu. Będziemy dla Was dzisiaj stawiać moja i też opowiadać o tym ciekawym orawskim zwyczaju, który po dziś dzień na Orawie funkcjonuje. Opowie pan Marcin Kowalczyk, znakomity etnolog i muzyk, muzykant naszego skansenu, oraz pani Zosia Warciak, kierownik działu powszechniania i promocji. Także oddaję głos kolegom. Dzień dobry, witam Państwa. Opowiem parę słów o orawskim moju. Co roku krajobraz Orawy na wiosnę, w maju się zmienia, bowiem są stawiane orawskie moje. Zwyczaj ten sięga korzeniami aż starożytnego Rzymu, Grecji. Jest on związany również z tą wiosenną, obrzędem wiosennym, czy też magicznym, nowym światem budzącą się przyrodą. Ostatnią noc kwietnia młodzi parobcy orawscy przynosili żerć wcześniej przygotowaną, a najlepiej ukradzioną z cudzego lasu, i została okorowana, całą rzecz okorowano, tylko zostawiono właśnie tak zwaną mojkę, wieszkę, którą ozdabiano, tak jak panie pokazują, bibułami, wstążkami z bibuły, kwiatami. Taką mojkę właśnie stawiano po cichu, cichaczem wieczorem przed chałupą. Często to już byłoby takie przypieczętowanie tej znajomości zawartej wcześniej i po prostu już przygotowanie do samego wesela i do następnego jakby etapu. Ten moj trzeba było pilnować, wartować przez całą noc, aż do świtu, bowiem jakiś konkurent mógł zrobić na rzecz. Ma jeszcze na Podbabią Górą noce zimne, więc przy ognisku, przy śpiewie pilnowano do rana. Później już po świcie ten maj, ta mojka już była jakby bezpieczna, stała sobie do Zielonych Świąt. Drugiego dnia Zielone Świątki ten maj ścinano. Gromadzili się, robiąc z tego już zwalonego, ściętego moja ognisko, watrę i wspólnie bawiono się, weselono, śpiewając i tańcząc. Ta symbolika orawskiego moja jest do dzisiaj właściwie jeszcze zachowana. Co prawda już sporadycznie stawia się maje konkretnej dziewczyny. Raczej są to maje, gdzie chłopcy, parobcy, młodzi kawalerzy stawiają w grupie dziewcząt z jakiegoś wspólstwa, jakiegoś przysiółka, czy dla całej dziedziny orawskiej. No wiadomo, że dziewczęta musiały za postawienie mojki dać jakoś ich nagrodę. No i to było w Zielone Świątki, o tym będziemy opowiadać. Zaś przed Dzień Zielonych Świąt albo po Zielonych Świątkach, kiedy robiło się ognisko i cała wieś prawie uczestniczyła w zabawie, nie było Facebooków, SMS-ów, jeden drugiemu przekazywał. Przychodzili ku tej chałupie, ku tej dziewczynie, no i się wszyscy wspólnie razem bawili, poląc ognisko, bo to polili jeszcze na znak Ducha Świętego, no i ty przy tym se poradzili, pośpiewali. Panie tutaj ubierają mojkę już tak jak to było po wojnie na kolorowo, a zamiast takiego wionka zielonego, co był na zyrdzi uwity, żeby jeszcze tę mojkę upiększyć, zrobiły właśnie z bibuły takie papierowe kwiatki, żeby na te dzisiejsze czasy było właśnie bardzo radośnie. Mojka ubrano, mamy tych kawalerów tutaj, panów w skansenie, i teraz będziemy próbować przed chałupę tę mojkę postawić. To pytamy pięknie chłopów, żeby wzięli zyrtkę. Orawcy do prawa, 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 orawcy do prawa
roku tady psyczkiem, co chcieli do nas, do muzeum przyjść zwiedzać. Pozdrawiają pracownicy Muzeum Morawskiego Parku Etnograficznego z Zubrzycy Górnej.